Siemanko, witam z lasu na tle John Deere'a. Co tu się dzieje? No nic nie nagrywałem, ale tak już grzebę, aż mi cierpliwości tu brakuje do tego wszystkiego. No ale powoli opanowałem sytuację. Co się stało? Zaczął się elektrozawór. Ale już go rozruszałem i takim papierem 2000 czyściłem. Trochę w środku. Chciałem odkręcić tutaj tą kość całą z góry, ale co, no trzeba by mieć cały warsztat w lesie, no niestety, no tam są imbusy, tutaj były na wierzchu, co trzymają komputer, cały sterownik, tam w środku też są dwie śrubeczki i co, i takim zwykłym fajkowym kluczem, imbusem jak tam leży, no niestety nie idzie tego zrobić. Nie ma siły odkręcić przepuszczacza, mieć torksa i go nabić i wtedy może bym to odkręcił. Bo zwykły taki komplet torksów jak mam, prosty, na grzechotkę, no są za grube, nie wchodzą tam w otwór. No ale dobra, rozruszałem to trochę, chodzi leciutko, bo to musi chodzić lekuchno. Wiadomo, jak w ruskim ciągniku to wajchą naciśniesz i przebijesz to, a tutaj niestety to musi chodzić samo. Przewody się upierdzieliły od cewki chyba. To będziemy dochodzić później. Co, no trzeba to składać. I już. Olej trzeba było spuścić, bo cały czas zapierdzielał. Ze zbiornika ciągnęło po wężem powrotnym. Myślałem, że z drenu, dren zaślepiłem, ale to nic nie dało. Tym przewodem. A nie miałem takiego nypla, żeby to zaślepić. Najlepiej było spuścić olej, bo tak to cały czas tutaj olej się lał i nie było w ogóle możliwości cokolwiek tutaj zrobić. No i co? No trzeba dalej grzebać, składać to, odpalać i zobaczymy, czy coś z tego pójdzie. Tak to wygląda wszystko. Trochę wieje dzisiaj. Powiem wam, że tu niezbyt przyjemnie się stoi pod tymi drzewami, ale patrzyłem, żadnych gałęzi tam nie ma jakiś, co by mi mogło na głowę spaść. Tu trochę oleju wyłapałem, no trochę, tu sporo wyłapałem, tam w bańkach leży. No i tyle, takie wszystko upierdliwe. Ciekawe jak się poskłada, czy wszystko będzie chodzić, bo tu jak widzicie tych kabli jest od cholery. Także jest to tak często, gęsto bywa, że jedno zrobisz, drugie nie działa. Bo ci się wysunie jakiś tam, załóżmy, głupi pin, jeden z kostki. Tu, czy tu, czy tu. I coś już nie działa. Ale dobra, biorę się za składanie. Pompujemy olej. Do układu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poskładane. Jeszcze tylko przykręcić ten komputer, ale to przyłapałem tylko na razie. Zobaczę, odpalę, co z tego wyjdzie. To się okaże. Z oka wszystko ogarnięte, przewody się trzymają. Zobaczymy po odpaleniu. Jak widać, olej idzie powoli.
Udało się.